musimy zwrócić większą uwagę na ekologię. To już widzą młodzi ludzie. Z tym się wiąże szereg wyzwań, bo i retencja, na którą zamierzamy przeznaczyć w Poznaniu około 2 miliardów złotych w ciągu dekady, ale też konieczność regulacji kwot za tak zwaną deszczówkę, bo musimy też dawać impuls dla tych małych inwestycji przez wspólnoty mieszkaniowe, przez spółdzielnie mieszkaniowe. No i oczywiście czyste powietrze, a czyste powietrze to jest z jednej strony zmiana tego źródła opalania, żeby to nie był węgiel, tak, w układzie małych gospodarstw i jak najszybsza eliminacja tych palenisk. Z drugiej strony redukcja zanieczyszczeń, które generuje transport.